Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z kariery Zlatana Ibrahimowicza. Chciałem dla was dzisiaj nagrać właśnie ten mecz, ale coś Action znowu kombinuje. Jak nie był z Assassinem Unity, to teraz mi z Fifą płata takie różnorakie figle, że nagrało mi 11-minutowy materiał. Jeszcze były lagi. Ja nie wiem, co to w ogóle odwala. Fraps, mam nadzieję, że tego nie zrobi. Od razu wczytujemy. Był mecz poprzedni Genoa, właściwie PSG Genoa 3-0, hat-trick Ibrahimowicza. I jest już ogólnie dla niego 5 bramek zaliczonych i 0 asyst. Dobra, gramy kolejnego mecza. Był jeszcze jeden taki mecz symulacyjny z Elche i tam było 1-0 dla PSG, tak, więc zobaczymy w tym meczu, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że tych lagów już nie będzie, a zagramy w tych oczywiście, oni w domowych. Gingham już grał z Barceloną i przegrała 5-0 chyba, z tego co pamiętam, bo pamiętam, że raz tam strzelił Rakitic, Neymar i nie, dwa razy strzelił Messi. Tak, było dwa razy Messiego. Ktoś jeszcze musiał strzelić, tylko już zapomniałem, który to był. Mniejsza z tym. A nie, było 4-0, przepraszam. To musiał być jednak 4-0. Dobra, no to działamy jako Ibra. Oj, tu lagów nie widać, no. Tu jest piękne 60 FPS-ów. No byłem zły, no. Będę szczery. I o co tu chodzi? Ale ciekawe. Jezu, Lavezzi. No i to jest właśnie Lavezzi. On nawet piłkę potrafi zgubić. Boże, nim się nie da dryblować. No jestem szczery. Co, tu też lagi? A w dupę. Trafię do bramki? Był tam bramkarz. Marionetka. Tego nie umiem robić, za Chiny. Nie Lavezzi. Widzę, że tutaj mamy walkę o trofeo. Więc to chyba będzie ciekawszy mecz. O puchar. No proszę. No to mecz już ciekawszy będzie. O wiele. Trybuny przyszły. Idzie kapitan Ea Gingham. O, a obejrzymy sobie cutscenkę. Dlaczego nie? W sumie nawet dobrze, że to pominąłem. Ten jeden mecz. Czy... No nie dobrze. Ale z drugiej strony Action zrobił mi na złość. Mamy rozstawienie Ginghampa. Na jakiej formacji będą grać? 4-2-4. Nie, 4-2-2-2. No. Musiałem znaleźć jakieś rozwiązanie tego. 4. Albo 4-2-2-2. Nie, bo powiedziałem 4-4-2, ale to nie jest to. To dobrze powiedziałem. 4-2-2-2. I tu jest formacja dla PSG. 4-1-4. Nie. Kurde. 4-5-1? Kiwie. Trochę dziwna formacja. Albo 4-3-2-1. To już może być w trybie defensywnym. No ale meczek ma być naprawdę ciekawy. Dobra, walczymy o trofeo. Więc mam nadzieję, że tutaj Ibra strzeli nawet więcej niż hat-tricka. Zrobi też... Co się dzieje? Tu też są jakieś lagi. Tylko już takie trochę... No, tu są bardziej wypałowe. Ale... Oj, proszę, jest brameczka. Jest 1-0. Od razu już... Chyba pierwsza minuta nawet bym powiedział, której już Ibra strzela brameczkę. Wiem, to się wydawało za łatwe. Ale to jest liga francuska, więc nie wymagajmy tutaj cudów, że... O,
Będzie ciężko. Kurde, tylko te lagi mnie martwią. Bo nawet w frapsie są, ale to takie trochę drobniejsze bym powiedział. Te lagi. Ale są. I to mnie martwi. Chyba od razu już Ibra strzelił. Nadajcie tą bramkę. Ło! Ło! Byłoby już 1-1. Ale nie dopuściliśmy do tego. Czyli jednak ogarnęli się po ostatnim meczu z Barceloną. Ale te lagi, no proszę ja was. Moglibyście je ogarnąć. Ładnie Ibra tutaj przepchnął. Przedryblujemy. Próbowaliśmy. No nie wyszło, no nie wyszło. Ale wiecznie nie możemy być idealni. Zawsze jakiś błąd wyjdzie. Dobra, jedziemy po hat-tricka. Tylko żebyśmy się nie zapędzili. O, to są te lagi. Przez tego laga możemy nie strzelić teraz. Ale jest. Jest brameczka. LOL? Czemu w ogóle ta chorągiewka się nie ruszyła? Ja tego nie czaję. Okej. Chyba kopnąłem w powietrze po prostu. Ale mniejsza z tym. Ibra strzela kolejną bramkę, a ich bramkarz to jest czysty Murzyn. No nie wiem, czy albo nie trafiłem w tą chorągiewkę, albo coś faktycznie poszło nie tak. Albo zbugowana jest. Zaraz Ibra strzeli hat-tricka. Założę się. O stówę, że tak będzie. Ale to będzie rekord, jak strzeli w ciągu niecałych 15 minut albo 20 hat-tricka, to będzie rekord niczego sobie. Nawet Ronaldo nie strzelił hat-tricka w tak krótkim czasie. Dobrze, i walczymy. I walczymy o hat-tricka w krótkim czasie. Dobra, zapomnijmy o tym, bo widzę, że się zagadałem lekko i straciłem po prostu równowagę nad kontrolą piłki. Tylko te lagi mnie martwią, lekkie. No i tu był faul na Ibrze. Zdecydowanie. Ale nie, mogłoby przestać lagować, faktycznie. No nie wiem, co mam zrobić. Chyba następnym razem zmniejszę trochę jakość graficzną. Jeśli chodzi o nagrywanie tego. Na średnie może dam następnym razem. Ale wtedy pewnie jakość będzie gorsza. No Ibra, no wywalczysz. Musiałeś faulować. Oczywiście nie do Ibry, bo Ibra teraz nie faulował. W poprzednim meczu może raz faulował. Zdarzyło mu się. Dobra, ustaw się na murku jednak, Ibra. Murek jakoś nie był za bardzo potrzebny. Ciekawe, a Siriju chyba jest na tej bramce, albo Duszes. Miałem nadzieję, że frapsem będzie lepszy rezultat, ale widzę, że jest tak samo. Znaczy, nie, trochę lepiej bym powiedział, ale no podobne lagi. Znaczy nie, tam były lagi takie, że na 5 sekund nic nie mogłem zrobić. To są takie chwilowe, takie milisekundowe, więc chyba lepsze są te milisekundówki niż te 5-sekundowe. Dobra, Ibra, nie biegaj, bo i tak nie zdążysz za tą piłką. O, Ibra ma ocenę 7,5. Choć uważam, że już powinien mieć nawet i 8, albo i 9 już. Ale jest jeszcze za wcześnie. Ale może jeszcze Ibra się nam tu rozkręci. A, pobawimy się piłeczką.
Może jakaś asysta? Nie, oczywiście, że nie. Nie są na tyle zdolni. A masz tu podanie. Oczekuję podobnego zagrania. A, już takiego drugiego zagrania nie zrobię, bo szkoda, że to się nie nagrało. O kurde. Następny mecz będzie... A, chyba dostałem informację, że 9 marca będzie mecz Stade Reims z PSG w lidze francuskiej o puchar. No, ciekawa informacja. Przyda mi się. Bo w sumie 7 teraz będą grali z Lensem, a w poniedziałek będą grali właśnie ze Stade Reimsem. Tam gdzie jest na bramce Agassa z narodowości Togo. Jakiś kraj afrykański. Typowo, dobrze, podanie do Ibry. Ibra teraz powinien asystę zarobić. Ale zarobił stratę piłki. Więc mu to cena właśnie spadła. Dobra, liczę na podanie, 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 podanie. I przez laga stracił bot piłkę, ciekawe. Lagi zaskakują, zamiast denerwują. Dobra, podaj to. Ale czemu tam? Ja ci kazałem do Ibry. Dobra, do Ibry, do Ibry, do Ibry, do Ibry. W sumie to już nie było wiadome, do kogo on to miał podać. Serio, kurde. Dobra, czekam, aż mnie podadzą tą piłkę. No, fajne podanie, kurde. Dobrze trafiłeś. Muszę przyznać. Dobra, Ibra, pobiega jeszcze. Dobra. Teraz zrobimy asystę. O, kurde, Ibra, nie wiem, czy ty umiesz podawać. Czy mnie się tylko wydaje. Dobra, dobra, nie biegajmy teraz, bo Ibra potrzebuje zregenerować. Ale szybko już zmarnowałem ten sprint, trzeba przyznać. Jak na pierwszą połowę, teraz to się muszę... Teraz to musiałbym się oszczędzać, to całkiem sporo. Teraz to muszę tylko ino... stać na linii defensywy, a oni muszą odwalać resztę roboty za mnie. Tak na to wychodzi. Jest 3-0. W pierwszej połowie dopiero. No i brat zadowolony. Pobił swój rekord czasowy. No, w sumie w czasie 22 minut strzelił hat-tricka. To jest rekord. Nawet Cristiano tak nie zrobił. Czyżby to, że jestem już rozgrzany Ibrą? A może po prostu szczęście? Jest 50 na 50% posiadania piłki. To już jest ciekawe. Ciekawe skąd. Dobra, teraz Gingham zaczyna. Teraz nie możemy też sprintować. Chociaż nie, dostaliśmy trochę regeneracji. Więc może wykorzystajmy to pod... Jasna cholera, jak to wyglądało w ogóle. Dobra, bylebyśmy tej piłki nie stracili, nie stracili. Aha, i pewnie znowu karnego nie będzie. Ale za to, żeśmy dostali ocenę wyżej, 8,5. Pewnie ta ocena i tak nam się będzie podnosić powoli. Za to, żeśmy strzelili w ogóle tego hat-tricka. A, żeśmy źle to podali. Ale nam to jeszcze bardziej podniosło. Dobra, jak nam jeszcze jak jeszcze odbierzemy piłkę, to nam też ocena podniesie się może o kilka punktów. Kilka dziesiątych. Dobra, do Ibry, do Ibry! O, nie podadzą. Nie ma szans. No teraz, teraz! No nie, nie, oni podają do swoich. O, teraz zrobił górne. O, znowu się ocena podniosła. Ale to nie znaczy, że... Ach, no pchaj się o tą piłkę, no. Patrz jaki szy... No nie. Czyli wychodzi na to, że FIFA jest tak zbugowana, że każdy piłkarz może o każdego
Podkręć się. No fajnie, fajnie. O, tutaj Ibra trochę konfliktowo podszedł do sprawy. Choć nie powinien. Okej, okay, teraz już ocenę mamy 9-0. I nie sprintujmy lepiej. Bardziej wolałbym dostać podanie. No nie, co za ciołki. O, 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 wykorzystajmy to teraz. I zrobimy dośrodkowanie, chociaż Ibram nie powinienem robić. O, o 9-1. Okej, okay, my czekamy, spokojnie. Niech nam dośrodkuje. O, blisko. Ale ładnie. Akcja nam jakoś wyszła. Jeszcze raz jedno dośrodkowanie. O, akcji całkiem sporo tu było. Ale no niestety nie wyszło nam. My czekamy na linii środkowego pola. Po prostu czekamy, co oni zrobią. Ocenę mamy 9-3. Czyli nam się stale podnosi. Fajnie, że mu nie zabrał tej piłki. Ładnie, teraz podanie. Liczę na podanie kolejne. Jaka łajza. Serio. Tak bardzo. Ocena jest cały czas 9-4. Jeżeli będzie się podnosić, jeżeli się podniesie do 9-9, to będzie ciekawie. Ale póki co wygwizdują klub Gingampa. Ładnie. O, jest 9,5. Ocena się podniosła. Tylko jak to pójdzie? Dobrze. Ibra, 9-6. No i teraz powinien mieć na minusie trochę, bo stracił piłkę, a miał okazję na wyśmienitą akcję, w której mógłby strzelić nawet czwartego gola i pobić aktualny rekord. Dobrze, jedziemy. Tylko się nie rozproszmy. Dobra, chcę asysty. Zróbmy asystę. Boże. Serio? Nie. Skąd taki łajs wziął Laurent Blanc? Nie mówię o Ibrze i o Cavanim, ale na przykład do pomocy albo obrony. Nie wyzywając oczywiście Davida Luiza i Silvy. Zmiana jest w jednym i w drugim klubiku. Dobrze. Ibra 9-6 w tym czasie. O! Spadła mu ocena, bo pewnie musiał coś zrobić nie tak. Czekam, aż dostanę ja podanie. Tak konkretnie. Tylko nie zmarnuj tego. Tja. Czyli się nie doczekaliśmy. Dobra, mamy chyba się w ogóle odsunąć, bo widzę, że tutaj coś kiwał w ogóle. Ten bramkarz ich. Ale tym razem chyba nie Murzyn, bo widziałem, że tam białoskóry musieli się zamienić. Ciekawe. Roni Schwarz chodzi sobie. A u nas pewnie Thiago Motta za... za kogo? Zaraz się dowiemy. Za Verratti'ego, no tak myślałem. O kurde, co to było? Dine. Jak ty się... Co on szczupaka próbował zrobić? Widziałem to. Dobra, cena Ibry dalej stoi jako 9,5. I to mnie cieszy. Ale chciałbym dostać podanie. O. No Ibra, Ibra. No patrz, prawie wywalczył. Jest. Nie ma. Super, miał piłkę, przez ułamek sekundy stracił nagle. Dobra, nie biegajmy, bo znowu będzie uznana kontuzja. Dobrze, jedziemy. Lagi muszą być. No szczelisz to! No nie wierzę! No przecież to była setka pewna. Nie, on to zmarnował. Kurde, ja już w nich nie wierzę. Już tyle razy. Tu podanie. Super. Następny. Nie, no nie wierzę już w tych ludzi. Lagi. Już nic nie strzelę.
Aha, dobra. Zastanawiaj się dalej, no, dalej, 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 no. O, ładnie. I żeśmy to wygrali. Rekord Ibry, hat-trick w ciągu 22 minut meczowych. Dwa hat-tricki na koncie i 8 bramek. W sumie tak, wiem, nie nagrało się, bo tylko się nagrał początek i końcówka, gdzie już po hat-tricku było, ale Paris Saint-Germain wygrało Puchar Francji. Chyba to był Puchar Francji. Choć to nie wygląda na Puchar Francji, ale uznajmy, że wygrali Puchar Francji. Okej, okay, Ibra wychodzi z dwoma hat-trickami i ogólnie 8 bramek. Ocena przebita, bo była 9-4 wcześniej. Może wy tego nie zobaczycie, ale ja miałem. A teraz jest 9,5. W sumie ten meczek był taki szybki dosyć. Szybszy niż poprzednim razem. No fajnie wyszło. Ogólnie teraz lepiej. Byłoby 9-6, ale no coś tam musiałem zrobić oczywiście nie tak. Jak tam ocena reszty? O, kto się najbardziej opieprzał z tego składu? No oczywiście Pastore. I Motta wszedł. A tamta... O Boże, tamto jest tragedia, bym powiedział. Ale nie zwracam już na to uwagi. No i żeśmy wygrali puchar. No świetnie. Jak dla mnie to ocena się powinna podnieść o jedno. No i żeśmy wygrali, ale myślę, że nam się uda. Zobaczymy, co nas czeka w najbliższym czasie. Kolejny mecz ze State Reimsem. O Boże, ja się nabrałem. Myślałem, że to będzie prawdziwy mecz. Ale was zrobiłem w konia. I siebie też. No to ładnie. O, cena się dalej nie podnosi. No ciekawe. No dobra. Dzięki wielkie. Ibra tym razem się nie wykończył fizycznie, a nawet utrzymał swoją pozycję ciekawie i hat-tricka strzelił w ciągu 22 minut, więc to jest rekord. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że teraz cały materiał się nagrał, bo jak się wkurzę, to dzisiaj nic nie wrzucę albo coś innego w ogóle. Trzymajcie się, na razie. Yo.